arn.eu. W 1997 roku na PlayStation 1, a rok później na pecety trafiła gra, która zmieniła dla mnie wszystko. Final Fantasy VII było pierwszym tytułem, który pokochałem tak naprawdę nie tylko za rozgrywkę, ale i intrygujący wątek fabularny i stała się chyba jedynym RPG-iem, którego przez lata ukończyłem niezliczoną liczbę razy. Byłem oczarowany zniuansowanymi jak na standardy lat 90. postaciami, niesamowitymi przerywnikami filmowymi i różnorodnymi prerenderowanymi tłami. To była miłość od pierwszego zwiastuna obejrzanego na jakimś starym demodysku, która pogłębiła się tylko, gdy w okolicach 98 znalazłem pecetowe demo gry na krążku któregoś z czasopism. Radości nie było końca, gdy niedługo potem odkryłem, że pecetowe dema są aż dwa i każde obejmowało inny fragment gry i przechodziłem je raz po razie licząc, że kiedyś uda mi się dorwać pełną wersję. Oczywiście większość znajomych nie miała pojęcia o tym, że Final miał dwa dema, więc niejedna konwersacja zaczynała się od: grałeś w demo? O, a które, bo wiesz, że są dwa? I jakoś tak utkwiło mi to przez lata w pamięci. A byłem wówczas zatwardziałym pecetowcem, więc nie wiedziałem nawet, że PlayStation też miało swoje dema FF7 i były to jeszcze inne demka niż te dla Windowsa. I ich odpowiednie poukładanie rysuje interesujący wizerunek drogi, jaką siódemka przeszła na różnych swoich etapach powstawania. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że to temat absurdalnie dziwny, ale to mój kanał, więc mogę sobie na nim pogadać o czym tylko chcę. Wolność Tomku w swoim domku. Final Fantasy VII to gra o obszernej i burzliwej historii. Tytuł, który zaczął swój żywot jako projekt dla Super Nintendo, a potem Nintendo 64, po czym przeniesiony został na konkurencyjne PlayStation Sony i był w zasadzie pierwszym poważnym trójwymiarowym projektem Square, co wiązało się z mnóstwem brodzenia we mgle i eksperymentowania. To temat na oddzielny, obszerny materiał, ale to właśnie wersje demo gry to fajny, niemal archeologiczny wątek. Zamrożone w czasie iteracje tego, co stało się ostatecznie jednym z najbardziej wpływowych tytułów wszechczasów. Pierwsze anglojęzyczne demo Final Fantasy VII na PS1 pojawiło się w Ameryce we wrześniu 1996 roku jako bonusowy krążek dołączany do gry Tobal No. 1. Na płycie znaleźć można było zwiastuny Final Fantasy Tactics, Bushido Blade i Saga Frontier, ale daniem głównym był grywalny sampler siódemki. Dla większości graczy pierwsza okazja, by na własne oczy zobaczyć nową generację ostatniej fantazji, serii do tej pory w pełni dwuwymiarowej. W wybierałce można było sprawdzić sterowanie, co przydawało się, bo demko nie zawiera możliwości wejścia do menu głównego oraz przeskoczyć do mięska, czyli gameplayu. Do amerykańskiej premiery gry był jeszcze rok, więc to, co zobaczyli wówczas gracze, różniło się diametralnie od rozgrywki w wersji ostatecznej i to od pierwszych sekund. Wersja próbna startuje podobnie jak pełniak imponującym jak na owe czasy prerenderowanym filmem 3D z jedną olbrzymią różnicą. Na standardowym intrze wyświetla się również tekstowe wprowadzenie, którego brakuje w jakiejkolwiek innej wersji i które zawiera detale nie pojawiające się w pełnym wydaniu. Korporacja Shinra, olbrzymi konglomerat kontrolujący politykę i zasoby energetyczne całego świata. Oburzeni działalnością Shinry, mieszkańcy tworzą ruch oporu o nazwie Avalanche. Po nawiązaniu kontaktu z grupą Avalanche w barze, Cloud bierze udział w jej destrukcyjnej misji w zamian za wysoką nagrodę. Celem jest Makoro, elektrownia Shinry. Istnienie tego krótkiego opisu w demie to interesujące wyjaśnienie tej dziwnej parudziesięciosekundowej dziury w pełnej wersji gry, podczas której gracz wpatruje się w czarny ekran z fruwającymi świetlikami. Tu, w fazie projektowej, miało być tekstowe intro, tylko z jakiegoś powodu na którymś etapie prac z niego zrezygnowano. Pozostałe części wstępu nie różnią się niczym od wersji ostatecznej poza datą przy logo. 1996 w wersji demo zmienia się w 1997 pełniaka. Film płynnie przechodzi potem w gameplay i od tego momentu gra dość mocno zaczyna rozjeżdżać się względem późniejszych wydań.
Pierwsza mała różnica to bardziej kreskówkowe oczy postaci i delikatne zmiany w modelach i ich agresywniejsze cieniowanie. FF7, a w szczególności jego wersja PlayStation, krytykowane było za niskiej jakości angielskie tłumaczenie. Cóż, to z wersji demo jest sporo gorsze, a na dodatek opiera się o wcześniejszą wersję skryptu. Nie wykorzystuje również cudzysłowów do odróżniania opisów od wypowiedzi. W obu wersjach gry rozpoczynamy od sparingu z ochroną, ale design wojska Shinry na mapie nie został jeszcze sfinalizowany i różni się od tego z potyczki. System walki uległ przez ten rok znacznej transformacji. Najbardziej rzuca się w oczy, że sama arena uległa przekolorowaniu i w ostatecznym wydaniu jest sporo mniej niebieskawa. Dużo dłużej trwa też animacja na początku starć. Najpierw przedstawiany jest przeciwnik, a potem na arenie pojawiają się dopiero bohaterowie. Na premierę animacje te zostały znacząco skrócone. Uderzającą różnicą jest też, że na potrzeby demka gracz od samego początku kontroluje aż trzech bohaterów zamiast samego jednego Clouda. W zespole znajduje się też Barret, który powinien do nas dołączyć trochę później, i Aeris, która w pełniaku w ogóle nie pojawia się jako grywalna postać przez jeszcze spory kawałek gry. Cloud jest tu też przedstawiony swoim imieniem, a nie tytułem Ex-Soldier. Są to też postacie wykokszone, na dużo wyższych poziomach doświadczenia niż powinny i wyposażone w zaklęcia i umiejętności, jakich nie powinny jeszcze posiadać, ale to na pewno po to, by pokazać klientom możliwości silnika walki. Efektem ubocznym jest to, że mikstury są tu niemal bezużyteczne, lecząc śmiesznie mało zdrowia w skali całego paska. Ponieważ jest to wersja przedpremierowa gry, znajdziemy tu również nazwy przedmiotów, zapisane inaczej niż w pełnej wersji, czy nawet przetłumaczone w inny sposób. Opcja Attack to na przykład Fight, a umiejętność jedynego dostępnego w grze Samona Lewiatana nazywa się Tsunami zamiast Tidal Wave. Mniejsze różnice zobaczyć można również w okienkach czy fontach i niedokończonych menusach. Ciekawym było dla mnie też, że na tym etapie prac limity, czyli potężne ataki bohaterów, nazywały się specialami, a ich gotowość oznaczana była zupełnie innym komunikatem. Niedokończone było również okienko pomocy, które zamiast wyświetlać się wygodnie nad interfejsem, wyskakiwało na górze ekranu, zasłaniając inne ważne wiadomości. Druga znacząca zmiana polegała na sposobie wykorzystywania magii celującej we wszystkich wrogów. W tej wersji wybranie takiego zaklęcia otwiera podmenu pozwalające wybrać, czy chcemy zaatakować jednego, czy wszystkich przeciwników. Wybór opcji wszystkich gliczował również lekko kursor, nie pokazując prawidłowo, których celów dotyczył będzie atak. Demo wykorzystuje również zupełnie inne portrety na ekranie podsumowania oraz inny tekst i jego formatowanie. Nawet waluta nazywa się GP zamiast GIL. Praktycznie każdy tekst wersji demonstracyjnej różni się w jakimś stopniu, więc będę tu wspominał jedynie o tych bardziej znaczących zmianach. Po pierwszym starciu przegrupowujemy się z ekipą Avalanche. Warto zauważyć, że w tym tłumaczeniu Soldier używane jest nie jako nazwa organizacji, do której należał Cloud, a rzeczownik pospolity, oznaczający żołnierza. Avalanche nieprawidłowo określany jest tu też czasem z rodzajnikiem określonym The, co poprawiono w wydaniu ostatecznym. Po krótkim wstępie Biggs prosi nas o imię, ale nie pojawia się ekran nazwania bohatera. W demie trwale jest po prostu Cloudem. Reszta dialogu przebiega podobnie w obu wersjach, za wyjątkiem różnic w przekładzie. Największą z nich jest olbrzymia zmiana kluczowej nazwy. Reaktory Mako, elektrownie napędzane energią planety, nazywane są tutaj elektrowniami Makoro. Ta nazwa nie pojawia się nigdzie w ostatecznej wersji. Inaczej zapisywane jest też imię Jessie, które nie zawiera tu litery I. Kolejna mała różnica pojawia się przy wyjściu z reaktora. W demie droga ucieczki jest wolna, w pełniaku zaczopowana olbrzymią metalową barierą, którą, zakładam, choć nie pada to w tekście, ma odblokować Wedge. Pewną niekonsekwencję dostrzec można wewnątrz reaktora. W demie w naszej drużynie znajduje się Barret, mimo że nigdy do niej nie dołączył, i w przerywnikach pokazywany jest jako osobna, poruszająca się niezależnie postać. Ale z jakiegoś powodu w tej scenie wychodzi z Clouda, tak jak gdyby był wcześniej fabularnym członkiem naszej ekipy. Jest to tym dziwniejsze, że w pełnej wersji gry Barret prawidłowo czeka na gracza razem z Jessie i Biggsem. Ta nieścisłość pojawia się tylko w tym wydaniu.
W obu wersjach następuje teraz krótki monolog na temat energii Mako. W pełnej wersji gry Cloud ściera się tu z Barrettem, w wyniku czego ten drugi decyduje się zgrupować z Ex-Soldierem, by mieć na niego oko. I w ten sposób kanonicznie dołączony zostaje jako grywalna postać. W demie sprzeczka ta nie pojawia się i Barrett po prostu włazi z powrotem do drużyny Clouda. Więc jest takim trochę członkiem Schrödinger... Wiecie co? Zapomnijcie, że to właśnie powiedziałem. Tu można też zobaczyć w losowych walkach przeciwników nie występujących zazwyczaj w tej sekcji gry, takich jak Hedgehog Pie, które w normalnych okolicznościach pojawiają się dopiero w slumsach sektora 5, miejscówce niedostępnej w wydaniu testowym. A, no i końcu starć nie towarzyszą fanfary, mimo iż postacie wykonują swoje celebracyjne animacje. Kolejna zauważalna zmiana znajduje się w następnej lokalizacji, windzie, którą podróżuje się w głąb reaktora. Brakuje tu animacji ekranów, sam przycisk wykorzystuje inną grafikę, a po środku kabiny mruga żółta lampka, która w ostatecznej wersji gry nie posiada własnej animacji. Tu też przyjrzeć można się bliżej modelom bohaterów. Jessie ma niebieskie, a nie brązowe oczy, a na twarzy Clouda rysuje się dużo bardziej kreskówkowa mina, choć oczywiście z uwagi na niską rozdzielczość konsoli trudno dostrzec to bezpośrednio. Pierwszy ekran dolnego piętra wydaje się być taki sam jak w wersji końcowej. Jej! Ale później okaże się, że jednak nie jest, bo na samym dnie zamiast zamkniętych drzwi, które otwierają się na komendę, znajdziemy je otwarte. Buu! Co ciekawe, wprowadza to mały błąd w pełniaku, gdzie Jessie przenika przez zamknięte wejście. Następny ekran to chyba najciekawsza zmiana, bo ukazuje znacznie przebudowany projekt pomieszczenia serwisowego. W wersji demo jest ono dużo prostsze, choć pełni tę samą funkcję. Ukazuje możliwość automatycznego przeskakiwania przeszkód i schodzenia po drabinach, ale wygląda zupełnie inaczej. Zamiast oberwanego gzymsu mamy rurę, u góry ekranu brakuje zwisających obumarłych pnącz i w zasadzie cały render otrzymał później mnóstwo nowych detali. Ciekawą zmianą jest usunięcie napisu 19G i zastąpienie go greckimi literami SMK i N3. Nadruk ten pojawia się też na rurze. SMKIN nie znaczy nic po angielsku ani po grecku, ale co ciekawe, jest to wewnętrzna nazwa pliku, w jakim przechowywane są dane o reaktorze na płycie z grą. Nie jest to zresztą jedyne miejsce, gdzie graficy wykorzystali grecką czcionkę, bo wydawała im się fajna. W Złotym Spodku na przykład znajdziemy tablicę z tajemniczym napisem, który głosi po prostu ranking, ale nie po grecku, a po angielsku, po prostu zapisany grecką czcionką. W demie bardzo niefortunnie działa wchodzenie po drabinach. W pełnej wersji należy przycisnąć OK, by aktywować skrypt. W demie drabinowanie jest automatyczne, co doprowadza do przypadkowego włażenia i złażenia, gdy chce się na przykład pogadać z Jessie i innych podobnych frustracji. Nic dziwnego, że zachowanie drabin zmieniono w pełnej wersji. A skoro mowa o Jessie, nie ma ona najwyraźniej zakodowanego żadnego dialogu. Nareszcie jesteśmy na dnie reaktora. Ta wersja wygląda identycznie do tej z pełnej wersji gry, choć ponieważ to tylko demo, nie znajdziemy tutaj save pointa. Na koniec następuje bardzo uproszczona scenka z pełnej wersji. Cloud nie znajduje na ziemi materii i podbiega prosto do reaktora. Przebieg dialogów jest taki sam, ale Cloud nie dostaje dziwacznego ataku, który paraliżuje go chwilowo w pełniaku. Zamiast tego bohaterowie zostają natychmiastowo zaatakowani. Największy zawód demka to brak bossa, z którym powinno walczyć się w tym momencie. Zamiast tego gracza atakuje robostrażnik. Od tego momentu bohaterowie mają symulowane 3 minuty na opuszczenie reaktora. O upływającym czasie informuje ich pojawiający się w kluczowych punktach komunikat na ekranie.
Ponieważ zmieniono wystrój tunelu serwisowego, Cloud ratuje tu Jessie ze stalowej kratownicy w innym punkcie mapy. Zgaduję, że została ona potem przeniesiona, bo zbyt łatwo było ją przegapić zaczajoną w kącie ekranu. Coś, co pojawia się wyłącznie w tym demie, to konieczność ocucenia również Biggsa, który zaatakowany został przez nieprzyjaciół. Scenka ta nie występuje w ogóle w wydaniu ostatecznym, a w pewnym sensie wyjaśnia, dlaczego autorzy wymyślili sobie, czemu do hakowania drzwi potrzebne są w pełnej wersji aż dwie osoby. Pierwotnie trzeba było uratować obie, by móc opuścić reaktor przed upływem czasu. Na zakończenie. Wszyscy bohaterowie wybiegają z reaktora i końcówka rozdziału przebiega tak samo we wszystkich wersjach. Finałowa scenka przerwana zostaje przez napis "Misja ukończona" i obietnicę, że gra trafi do sprzedaży w grudniu 1996 roku. Spoiler, trafiła z lekkim poślizgiem, bo na początku stycznia 97, ale tylko w Japonii, bo zaraz potem została opóźniona również w Stanach, gdzie wydano ją dopiero w drugiej połowie 97, choć oczekiwanie zrekompensowano fanom szeregiem poprawek i poszerzonych wątków. Dlatego też, aby podjarać graczy na nowo i przypomnieć im o tytule, Squaresoft wyprodukowało parę miesięcy później drugie demo, opowiadające dokładnie ten sam scenariusz, ale tym razem w formie bliższej ostatecznemu wydaniu. Z intra zniknął tekst, a grafika, teksty dialogów i interfejsu, jak i silnik gry są już w zasadzie identyczne z wersją ostateczną, poza pojedynczymi kosmetycznymi różnicami czy faktem, że imię Jessie nadal pisane jest tu bez litery I. Mimo to, nadal znaleźć tu można szereg elementów innych niż w pełnej wersji. Demo to jednak oparte było o ostateczny kod, gdyż gra była już wtedy w sprzedaży w Japonii. Co się tyczy zmian, to po pierwsze tym razem w drużynie zamiast Aeris znajdziemy Tifę, kolejną postać, której zupełnie nie powinno tutaj być, bo przedstawiona zostaje nam w grze sporo później. I znów statystyki bohaterów wystrzelone są w kosmos. Ale tym razem do tego stopnia, że praktycznie każde starcie wygrać można pojedynczym atakiem. Do zabawy oddano nam aż 3 samony, a liczba punktów magii musiała zostać bardzo mocno podkręcona, żeby można było ich w ogóle użyć. Widok Neo Bahamuta w tej jego przesadzonej do rozpuku animacji rozwalającego niskolevelowe mobki jest przesłodki. W walce zauważyć można, że numerowane nazwy zaklęć nadal pisane są ze spacjami, a nie bez nich, a bohaterowie zyskali swoje ostateczne portrety. Podobnie jak w pierwszym demie, nie możemy nazwać grywalnych postaci, więc Ex-Soldier ma już swoje ostateczne imię, Cloud, a wszelkie okienka do podawania nazw wycięto. Już w pierwszej dłuższej wypowiedzi widać subtelne różnice w dialogach względem wydania ostatecznego, o wcześniejszym demie nie wspominając, ale nie ma sensu porównywać ich wszystkich po raz kolejny. Ciekawym jest natomiast, że ponieważ nigdy nie nadajemy imienia Barrettowi, w demie znamy je już od samego początku. W pełnej wersji natomiast jego dialogi pojawiają się bez imienia, dopóki na ekranie nie wyświetli się możliwość mu jego nadania. Jedyną znaczącą różnicą jest tu brak krótkiego samouczka, który uczy użytkownika biegać w pełnej wersji gry. Sfinalizowano natomiast wszystkie nazwy. Soldier to prawidłowo nazwa organizacji, elektrownie Makoro stały się reaktorami Mako, a Avalanche straciło niefortunny przedrostek D, przestając być tym samym znanym australijskim zespołem grającym muzykę elektroniczną. Również strażnicy pojawiający się w tym segmencie pokrywają się z wersją pełną. Nawet Barrett prawidłowo dołącza do zespołu wewnątrz reaktora i dopiero teraz pojawia się w walce. Oczywiście nadal nie powinno tu być Tify, na co wskazuje prosty fakt, że ani przez chwilę nie pojawia się fabularnie poza nawalanką.
Tunel serwisowy wygląda identycznie jak w pełnej wersji gry, a Jesse uczy tu teraz gracza, jak używać drabiny. Wyraźnie widać, że samouczki były na tym etapie w fazie finalizowania, bo tak jak pierwszego brakowało całkowicie, tak ten nie jest jeszcze odpowiednio zakodowany kolorystycznie. Natomiast dobrze, że te 25 lat temu programiści wzięli sobie do serca moją uwagę sprzed 10 minut i po drabinach wchodzi się teraz odpowiednim guzikiem. Taką odpowiedź na komentarze fanów to ja rozumiem. Jesse umiejscawia się teraz w ostatecznym miejscu dołu ekranu, gdzie znaleźć można również pyszną miksturkę. Tak jak w pierwszym demie nie miała w ogóle osobnego dialogu, tak tutaj powtarza tylko swój samouczek. Robi to też w pełniaku. W ten sposób docieramy po raz drugi już na dno reaktora, gdzie scenka toczy się dokładnie tak jak w wersji sklepowej, z tym, że nadal nie pojawia się tu punkt zapisu gry, bo w demie opcja ta jest niedostępna. Cloud podnosi materię, dostaje ataku, po czym instaluje bombę i następuje pierwszy boss fight, który teoretycznie powinien toczyć się tak jak w pełnej wersji. Parę tur okładania robota, który podnosi potem ogon i trzeba czekać, dopóki go nie opuści. Rzecz w tym, że bohaterowie w demie są tak przepakowani, że można go zaorać w jedną turę samonami, by nie zdążył nawet przejść do swojej drugiej fazy. Ups. Trochę upierdliwy jest fakt, że również w tym demie zablokowane jest wchodzenie do menu, przez co podnoszone z ziemi przedmioty nie mogą być użyte poza walką, a broni dla Barretta, którą utrzymuje się po pokonaniu bossa, czy zebranej chwilę wcześniej materii, nie da się wyekwipować. Reszta dema przebiega dokładnie tak, jak to pamiętacie. Bomba zostaje nastawiona na 10 minut czasu rzeczywistego, a tykający w rogu ekranu zegar odlicza nieubłaganie nawet w trakcie potyczek. Jak w pełnej wersji ratujemy jedynie Jesse, po czym uciekamy w ostatniej chwili z eksplodującego reaktora. Drugie demo kończy się dokładnie w tym samym momencie co pierwsze, tym razem reklamując już ostateczną datę amerykańskiej premiery, 7 września 1997 roku. Jej! Ale to nie koniec tego dobrego, bo zaraz po konsolowej premierze gry ogłoszono, że Square nawiązało współpracę z brytyjskim Eidosem, który to miałby przenieść grę na pecety w 1998 roku. Obiecano graczom poprawione tłumaczenie, lepszą grafikę oraz wsparcie dla popularnych wówczas akceleratorów graficznych. Z tej okazji Eidos opublikował nie jedno, a aż dwa kolejne dema gry. I to w kilku smakach. Najpierw wyłącznie dla akceleratorów graficznych, potem w wariancie dla wszystkich rodzajów kart. To mniej interesujące, datowane na okolice wiosny 1998 roku, to około półgodzinny wycinek z dalszej części pierwszej płyty gry, czyli pierwsza wizyta Clouda i spółki w północnym Corel. Rozpoczynamy u podnóża góry Corel, ale demo nie pozwala nam opuścić tej lokalizacji, by powrócić do mapy świata. Teleport został po prostu usunięty. W wariancie dla akceleratorów graficznych gra odtwarza muzykę w formacie Wave, naśladując ścieżkę dźwiękową wersji na PlayStation 1. Coś, czego nie można usłyszeć w pełnej wersji gry, bo dla oszczędności przestrzeni na wypchanych po brzegi krążkach, ta zastąpiona została tam po prostu plikami MIDI, które to usłyszeć można też w alternatywnej wersji dema dla wszystkich kart graficznych. Poza tym gra zachowuje się praktycznie identycznie jak jej pełna wersja. Bohaterowie wyposażeni są w sensowne dla tego etapu gry umiejętności i rynsztunek, a ekipa pokrywa się z tą, jaką możemy zobaczyć podczas wizyty w Corel. Nie jestem tylko pewien co do samonów. Wydaje mi się, że Bahamuta nie da się otrzymać przed spotkaniem z Ketchy, które następuje przecież dopiero później, ale tu musiałby wypowiedzieć się jakiś specjalista od Finala. I tak wymawia się Ketchy, a nie Kate Sif, bo to postać z celtyckiej mitologii i tak nikt o tym najwyraźniej nie pamięta i ma to gdzieś, ale Japończycy też nazywają go Ketchy. Jest to też jedyne demo umożliwiające dostęp do menu, choć opcja zapisu została dość niechlujnie usunięta, pozostawiając po sobie puste miejsce w nienaturalnie rozciągniętym okienku. Zablokowana jest też funkcja konfiguracji dźwięku i sterowania. Mimo to, w drodze do Corel znaleźć można funkcjonalny save point, który nawet informuje, jak zapisać grę, po prostu nie da się tego zrobić.
Jest to bardzo sprytnie pomyślane demo. Bohaterowie skonfigurowani są tak, by gracz mógł zobaczyć możliwie najwięcej niuansów systemu walki. Cloud na przykład wylewelowany jest, by zdobyć w trakcie gry swój kolejny limit. Barret zdobywa nowy poziom materii. W ekwipunku znajdziemy nawet broń, żeby móc się pobawić różnymi kombinacjami magii i miecza. Nie wycięto nawet małego kokoszkowego easter egga, którego odnalezienie nagradzane jest Phoenix Downami. Nie jestem natomiast pewien, co jest nie tak z małą minigierką zbieranie przedmiotów, która pojawia się, jeśli przypadkiem spadniemy z torów. W pełnej wersji nie mam najmniejszych problemów z przesuwaniem się na boki, by zbierać rzeczy, ale z jakiegoś powodu w tym demie za nic w świecie Cloud nie chce się poruszać odpowiednio szybko. I nie jest to kwestia emulacji ani niczego takiego, bo demo było ogrywane na sprzęcie z epoki. Prezentacja toczy się swoim normalnym torem, aż nie dotrzemy do północnego Corel. Po drodze pojawia się nawet niewycięta opcja zmiany członków drużyny, ale sam ekran wyboru jest zablokowany, więc po prostu nic się nie dzieje. Po dotarciu do miasteczka gra nie pozwoli nam opuścić go na mapę świata, wyświetlając taki niecodzienny komunikat, ale wszystkie inne elementy, w tym na przykład sklepy, działają tak jak w pełnej wersji. Przygoda kończy się, gdy ekipa pakuje się do kolejki linowej w celu odwiedzenia Złotego Spotka. Nie wycięto nawet krótkiej i zajmującej niepotrzebną przestrzeń retrospektywy Barretta, która absolutnie nic nie powie komuś, kto wcześniej w Finala nie grał. W każdym razie na dowidzenia zostawieni zostajemy z krótkim filmikiem i zapowiedzią premiery latem 1998 roku. Drugie demo jest dużo ciekawsze, ale jednocześnie mam o nim sporo mniej do powiedzenia. W każdym razie to ono zapadło mi w pamięć najbardziej, gdy grałem w nie po raz pierwszy w latach 90. W tym demie mamy jeden konkretny cel. Wrzuceni zostajemy na arenę Battle Square z misją pokonania całej armii 8 fal przeciwników o rosnącym poziomie trudności. Demko składa się wyłącznie z walczenia. Przeciwnicy pojawiają się w następującej kolejności. Runda pierwsza, 3 Faulandery. Runda druga, Adamantine Eye. Runda trzecia, Dorbul. Runda czwarta, Vlacorados. Runda piąta, 3 Shreddy. Runda szósta, Stilva. Runda siódma, Malboro. No i ostatnia dla weteranów, potężny Serpent. To fajne demko, które przechodzić można wielokrotnie i raczej nie jest do wygrania za pierwszym razem, chyba że przy odrobinie szczęścia. Po pierwsze, dlatego że jest całkiem trudne, a gracz musi radzić sobie tylko z tym, co dali mu deweloperzy. Po drugie, ponieważ Colosseum Final Fantasy VII ma element przypadku. Przed każdą rundą Cloud losuje handicapa, który zabiera mu jakąś umiejętność, czy w jakiś sposób osłabia. W tym demie zobaczyć w akcji można również chyba mojego ulubionego wizualnie Semona, mrocznego Zbysia Vel Hadesa, który rzuca przerażające, satanistyczne inkantacje znad swego czarnego kotła. No co, na 10-letnim mnie robiło to olbrzymie wrażenie. No i jest też mój ziomek Malboro, więc dla mnie demo idealne. Niezależnie od tego, czy wygramy, czy też nie, gra żegna się z nami prostą planszą z informacją o tym, że pecetowe Final Fantasy VII jest już dostępne w sprzedaży. Nie mam pojęcia, co to był za materiał wideo, ani jaki ma być z niego morał. Po prostu miałem go od lat ochotę zrobić. Thank you for coming to my TED Talk.